Dzień dobry, witam Państwa w Centrum Spotkania Kultur. W ramach projektu Spotkania z Artystami chciałem się przedstawić sylwetkę doktora habilitowanego Sławomira Tomana, profesora OMCS, artystę. No i chciałbym zadać na początku takie pierwsze pytanie. Co ukształtowało Cię jako artystę? Co dały Ci studia? Jakie wspominasz? No przede wszystkim bardzo dziękuję za to zaproszenie. Uważam, że świetny pomysł. Dziękuję. Zatem odpowiadając na pytanie, no to odpowiedź nie jest łatwa, dlatego że no ja się od wczesnego dzieciństwa interesowałem malarstwem i sztukami plastycznymi generalnie. Natomiast co mnie ukształtowało, no to odpowiedź będzie dosyć rozbudowana, dlatego że miałem okazję studiować w trzech różnych uczelniach, w tym jednej zagranicznej. No i pokrótce może o tym opowiem, bo to jest dosyć istotne, dlatego że 2 lata spędziłem w Lubelskim Instytucie Wychowania Artystycznego, co zapewne pamiętasz, tak, bo miałem wtedy przyjemność mieć zajęcia z rysunku z tobą. I to był dosyć istotny moment w moim życiorysie artystycznym, ponieważ wtedy rzeczywiście no, to była bardzo intensywna praca nad no, warsztatem przede wszystkim. I być może dzięki temu, niesiony taką falą, która wówczas w instytucie jakoś była obecna, prób zdawania do różnych uczelni. No ja też podjąłem taką próbę, no i okazało się, że ona była skuteczna, czyli dostałem się do Krakowa na Wydział Malarstwa, o którym to wydziale tak naprawdę ciągle gdzieś tam marzyłem, ponieważ w moim wczesnym dzieciństwie pierwszym moim nauczycielem był właśnie pan Czesław Waszko, który był absolwentem tejże uczelni. Później, po tych 5 latach w Krakowie, zupełnie przez przypadek pojawiła się opcja aplikowania o stypendium zagraniczne. Warunkiem była znajomość języka, ponieważ już wtedy dosyć dobrze sobie radziłem z językiem francuskim, no to zdecydowałem się na Francję, tym bardziej, że miałem tam już jakichś znajomych. No i uzyskałem to stypendium, to było stypendium półroczne, które zaowocowało 2-letnimi studiami i dyplomem na poziomie naszego dyplomu magisterskiego. No tutaj trzeba zaznaczyć, że francuski system jest nieco inny. Uczelnie artystyczne nie dają tytułu magistra, natomiast dają tytuł ukończenia uczelni artystycznej. No i jakby te trzy uczelnie w pewnym sensie mnie ukształtowały. Więc Lublin, no to były pogłębione studia warsztatowe. Kraków właściwie to była kontynuacja, no i jakieś tam pierwsze próby wystawiennicze. Natomiast pobyt we Francji, już 2 lata po dyplomie krakowskim, więc to było takie bardziej, można powiedzieć, dojrzałe podejście do tematu i też zderzenie się no, z absolutnie odmiennym podejściem do kwestii sztuki. I też jakby zobaczenie, uświadomienie sobie, że ta sztuka ma naprawdę bardzo wiele oblicz. Zatem co Cię inspiruje i czym jest dla Ciebie właśnie Twoja twórczość? No to jest dobre pytanie. Cały czas próbuję sobie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ mam takie dojmujące przekonanie, że robię coś zupełnie niepotrzebnego. Mam wrażenie, że tak zwana sztuka czysta coraz mniej ma do powiedzenia w społeczeństwie. To nie jest oczywiście wina tej sztuki, to jest pewnie problem związany z przemianami społecznymi, których jesteśmy świadkami, z rozwojem nowych technologii. No, jak ja zaczynałem studiowanie, nie było przecież internetu, nie było smartfonów, nie było tych wszystkich elementów cywilizacyjnych, które w tej chwili no, kształtują młode pokolenia. No i są ogólnie dostępne. I są ogólnie dostępne, więc jakby no,
próba wejścia w taką rzeczywistość z obrazem malarskim, no nie jest prosta, prawda? I trudno z tym walczyć. Kolega Paweł Susit nawet swego czasu namalował taki obraz. On jeszcze nie brał pod uwagę technologii cyfrowych. To chodziło o telewizor i on tam na tym swoim obrazie napisał, że z telewizorem, koledzy, na obrazy nie wygramy. No dzisiaj można by parafrazować ten obraz i powiedzieć, że trudno jest obrazem malarskim wygrać z internetem i z jego atrakcyjnością. No, przecież montaż filmowy, kalejdoskop błysków, prawda, to są takie doznania wizualne, z którymi trudno konkurować za pomocą stabilnego obrazu malarskiego, szczególnie takiego klasycznego, jaki ja uprawiam. Więc ja mam cały czas jakieś takie przekonanie, że robię coś zupełnie bezużytecznego, ale jednocześnie jest to taki typ działalności, bez której właściwie już nie jestem w stanie funkcjonować. To znaczy, to jest rodzaj, można powiedzieć, uzależnienia od kontaktu z zapachem farb, od kontaktu z zapachem terpentyny, od tego, że się wykonuje pewne czynności. Więc no ja już jestem w pewnym sensie, można powiedzieć, stracony. Tak? Próbuję oczywiście zapoznawać się z tymi nowymi technologiami i jakoś je tam włączam w warsztat malarski. Natomiast to są oczywiście cały czas narzędzia pomocnicze. Także ja nie czuję się artystą, który korzysta z tych nowych technologii jako medium artystycznego. Natomiast no, są to elementy pomocnicze na pewno. A który z artystów dla ciebie jest w jakiś sposób ważny, którego byś tutaj wyróżnił, czy coś o nim powiedział? No, tutaj znowu jest pytanie trudne i bardzo szerokie, bo to oczywiście ewoluowało i cały czas ewoluuje, ponieważ no ilość, mówiąc brzydko, produkcji artystycznej jest niesamowicie duża. Kiedy zaczynałem, no to ten kontakt był poprzez jakieś albumy, poprzez oglądanie wystaw czy muzeów. I to albumy nie najlepszej jakości. No nie najlepszej jakości, bo jak pamiętam, to jest właśnie okres studiów w Lublinie, no to wtedy głównie mieliśmy dostęp do takich wydawnictw dawnego Związku Radzieckiego, tak, przede wszystkim, i polskich, więc ta jakość reprodukcji oczywiście nie była najlepsza. Natomiast pamiętam swoją pierwszą wizytę w Luwrze, to był 89 rok, i taki ogromny szok percepcyjny i poznawczy, ponieważ doznałem zmęczenia percepcyjnego. To znaczy, po całym dniu chodzenia po tym muzeum i oglądaniu niezbychanej po prostu ilości obrazów. Tym bardziej, że można wtedy zobaczyć na żywo te z reprodukcji i mieć jakieś wyobrażenie dopiero wtedy o oryginale. No więc tutaj też jest pewna anegdota, ponieważ jako student Wydziału Malarstwa w Krakowie otrzymałem od kolegi z Francji świetnej jakości reprodukcję obrazu Vermeera pod tytułem Koronczarka. Ten obraz jakoś szczególnie mnie wtedy poruszył, zresztą zrobiłem później jakąś jego trawestację w obrazie zatytułowanym Informatyczka. No i dysponując tą dobrej jakości reprodukcją, to było wydawnictwo Wielcy Malarze, które w końcu też i dotarło do Polski, ale w tym francuskim wydaniu każdemu zeszytowi towarzyszył jeszcze taki duży zeszyt A3, w którym było kilka wybranych prac zreprodukowanych bardzo porządnie. No i ja, dysponując tą reprodukcją Koronczarki, wykonałem kopię, ponieważ akurat w zajęcia z technologii malarstwa prowadzone przez Kazimierza Bednarza w Krakowie, to było coś, więc ja byłem dobrze przygotowany, tak mi się przynajmniej wydawało, do tego, żeby podjąć taki temat. Zrobiłem tą kopię Koronczarki, no i właśnie jadąc do Paryża zabrałem ze sobą tę kopię w nadziei, że uda mi się ją tam spieniężyć i jakoś częściowo przynajmniej sfinansować sobie ten wyjazd. No ale kolega mnie zaprowadził do galerii, która się specjalizowała w sprzedaży kopii. No i ten pan
galernik zapytał od razu, czy byłem już w Luwrze. Ja mówię, że jeszcze nie, właśnie się wybieram. No i poszliśmy do tego Luwru i wtedy jakby uświadomiłem sobie, to jest ciekawy przyczynek do dyskusji o oglądaniu sztuki na żywo, bo dysponując reprodukcją i dysponując opisem tej reprodukcji, nie zwróciłem uwagi na rozmiary oryginału i zrobiłem kopię 4 razy większą od oryginału. No i prawda, po wizycie w Luwrze dopiero zrozumiałem uwagę tego pana galernika. Natomiast to było niesamowite doświadczenie, bo już byłem po namalowaniu tej kopii, a jak dobrze wiemy, to jest taka klasyczna szkoła studiowania, prawda? Czyli siedzimy w muzeum, robimy szkic, potem idziemy do pracowni, malujemy, czyli studiujemy dane dzieło poprzez bardzo precyzyjną jego analizę, prawda? Wykonując jego kopię. No i kiedy oglądałem ten oryginał i miałem w pamięci to malowanie tego obrazu, bo wtedy jeszcze miałem dosyć dobrą pamięć, no to to oglądanie oryginału było niesamowite. Zresztą wtedy w Luwrze 2 obrazy Vermeera, czyli Astronom i Koronczarka, były w osobnej sali wisiały tylko 2 malutkie obrazki i ja w tej sali spędziłem pół godziny. No i po paru minutach przyszedł strażnik, żeby mnie tam pilnować, bo prawdopodobnie na monitoringu zauważyli, że jest ktoś tutaj, prawda, niebezpieczny, być może chce ukraść albo co. No więc odpowiedzenie na pytanie, jacy artyści mnie formowali, no to jeszcze raz powtarzam, to jest proces i wtedy rzeczywiście ten Vermeer był dla mnie bardzo istotny. Zwłaszcza z perspektywy lat, bo tutaj mówimy już o przecież dojrzałym człowieku i ten proces właśnie oglądania, interpretacji i wynika przecież i z naszych umiejętności, i z naszej świadomości. No tak, oczywiście oglądając Muzea Polskie można było się przyjrzeć historii malarstwa polskiego przede wszystkim, bo te kolekcje malarstwa europejskiego w polskich muzeach no nie są zbyt spektakularne, prawda? Więc, a nigdy też nie podróżowałem do Petersburga czy do innych miast wschodniej Europy, gdzie te zbiory są pełniejsze. Więc ta pierwsza wizyta w Paryżu no, była dosyć istotna i wtedy zobaczyłem na własne oczy wiele tych dzieł, które są w podręcznikach historii sztuki czy w innych wydawnictwach. No później byli kolejni artyści, których poznawałem już studiując w Krakowie czy potem studiując we Francji. Jakby coraz bardziej zbliżałem się do tej współczesności, w której akurat byłem. No i w tej chwili właściwie pasjami przeglądam aktualności, to znaczy bardzo budujące jest to, że jest wciąż bardzo wielu aktywnych malarzy, ponieważ ja no, jakoś czuję się ciągle malarzem i tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie bardzo widzę inną opcję, więc oglądanie nowych zjawisk w malarstwie zawsze jest dla mnie niezwykle budujące, no i też takie inspirujące do działania. No właśnie, to też takie pytanie następne, w jaki sposób właśnie pracujesz i trochę już tu powiedziałeś o swoim warsztacie, jaką rolę odgrywa w twojej twórczości warsztat? No, właściwie bez warsztatu tego malarstwa by w ogóle nie było, tak, bo jakoś, jeszcze raz wrócę do tych studiów we Francji, bo tam rzeczywiście upewniłem się w tym wyborze. Ponieważ studiując w Lublinie czy Krakowie, no wszyscy malowali, także to nie było nic nadzwyczajnego. Natomiast tam się okazało, że już mało kto w uczelniach artystycznych maluje. Na dodatek sam proces studiowania tak naprawdę, no, można powiedzieć, że zniechęca do podejmowania tego typu działalności, dlatego że student w uczelni francuskiej czy wielu też zachodnich uczelniach nie spotyka się z rówieśnikami, tylko przebywa właściwie w tym swoim boksie i jest w pewnym sensie osamotniony, więc podejmowanie
tego typu działalności, no, mam wrażenie, jest nieco utrudnione, co nie znaczy, że nie ma tam ludzi malujących, bo są. No, ale jest to zupełnie innego typu sytuacja, więc ten pobyt w Rennes dokładnie to było, ostatecznie mnie umocnił w tym przekonaniu, że no, malować warto, przy czym ciągle jest z tyłu głowy taka myśl, że to jest działanie być może trochę już nieprzystające do aktualnej rzeczywistości. Dziękuję. A właśnie o tym jeszcze, czyli o tym warsztacie, bo to no, jeżeli mam powiedzieć tak literalnie, na czym to wygląda, na czym to polega. Chwileczkę no. Przerwę tylko, bo chodzi o ten warsztat, ale też i wspominałeś w kontekście tej rozmowy, prawda, artystów, który niewątpliwie no, warsztat odgrywał bardzo ważną rolę, prawda? Czy to tak zwany współczesny artysta, posługujący się właściwie klasycznym warsztatem malarskim, może mówić o rzeczach aktualnych? No więc studiując we Francji poznałem postać artysty, właściwie głównego francuskiego przedstawiciela fotorealizmu, czy wręcz hiperrealizmu, czyli Jeana Oliviera Hucleta, którego w 2011 roku miałem okazję poznać osobiście, bo odwiedziłem go w jego pracowni i to był, że tak powiem, ostatni moment, dlatego że on zmarł pół roku później. A z jego malarstwem zetknąłem się właśnie w latach 90., kiedy to wraz z dwoma innymi artystami amerykańskimi miał wystawę w Centrum Pompidou. I to było dla mnie duże zaskoczenie, a to jest artysta, czy był artysta, który debiutował w latach 70., koniec lat 60., w 71., to było chyba roku czy drugim, w Kassel brał udział w Documenta i te obrazy to są obrazy oparte właśnie na fotografii i jednocześnie odnoszące się do rzeczywistości i w jakiś sposób ją komentujące. I myślę, że to jest ten kolejny artysta, który niezwykle silnie na mnie wpłynął. Dobrze, a w takim razie, którą ze swoich wystaw w jakiś sposób byś wyróżnił, która cię zaskoczyła? Bo każdy artysta pracuje gdzieś w tej swojej pracowni samotnie, i nagle to dzieło wychodzi, później kiedy wypływa z tej pracowni, dopiero następuje jakiś kontakt nie tylko z publicznością, ale z pewną przestrzenią galerii, z pewnym wypowiedzeniem się artysty. I właśnie w tym kontekście, że na przykład nagle zobaczyłeś swoje obrazy w przestrzeni i one jakby dostały drugiego życia, czy nagle czegoś nowego doświadczyłeś poprzez tę wystawę? No tu znowu odpowiedź jest trudna i nieoczywista, dlatego że malując obrazy i malując obrazy w sumie niewielkiego formatu, trudno jest wypełnić ogromne przestrzenie. Także jeśli chodzi o wystawy indywidualne, to one były zazwyczaj w przestrzeniach niezbyt wielkich. Dla mnie dosyć istotne, czy bardzo istotne są wystawy zbiorowe, ponieważ wtedy jest okazja nie tylko zobaczenia własnych prac w jakiejś przestrzeni, ale jest też zobaczenia własnych prac w kontekście prac innych artystów. I tutaj jakby to jest o tyle, myślę, pouczające dla artysty, że twoje prace wtedy są w jakiś sposób przetwarzane, można powiedzieć, czy wykorzystywane przez kuratora takiej wystawy zbiorowej, który konfiguruje tą wystawę według własnego wyobrażenia. No i nagle możesz zobaczyć swój obraz w pewnym kontekście, który wpływa na to, jak ty postrzegasz ten własny obraz. No bo w ramach wystawy indywidualnej, no to rzeczywiście to jest tego typu zjawisko, no, które wszyscy, myślę, malarze czy artyści rozumieją, że w momencie, kiedy wprowadzamy pracę do przestrzeni galeryjnej, no to jest to inna przestrzeń niż ta przestrzeń pracowni, która zazwyczaj nie pozwala na tego typu ogląd. Więc no, zobaczenie tych prac w przestrzeni czystej,
otwartej, no większej niż ta pracownia, prawda, no to już zmienia. Natomiast ono nie ma moim zdaniem jakiegoś wpływu na odbiór samych prac, w sensie ich znaczeń. Natomiast tutaj te konteksty wynikające z konfiguracji w ramach wystaw zbiorowych, one rzeczywiście dają tutaj pewne odmienne spojrzenie na własne prace. A właśnie, czy przypadek, jaką rolę w ogóle, czy ma rolę jakąś doniosłą, czy nawet nie doniosłą, przypadek w twojej twórczości? To dotyczy też i zarówno inspiracji, skąd ona wynika, to co wcześniej żeś już po części powiedział o tym, ale tak ogólnie właśnie teraz o tym przypadku. No, przypadek jest niezwykle dla mnie istotny w moim życiorysie, ponieważ nie chcę tutaj opowiadać o wszystkich kluczowych momentach czy węzłowych punktach swojego życiorysu, ale moje życie się toczyło właściwie, można powiedzieć, od przypadku do przypadku. To znaczy pojawiała się sytuacja, w której można było dokonać jakiegoś wyboru i po dokonaniu tego wyboru rzeczywistość ulegała dosyć radykalnej zmianie, więc te wszystkie jakieś punkty zwrotne w moim życiu no, pojawiały się przypadkowo i one mnie doprowadziły do tego miejsca, w którym się znajduję. Natomiast jeśli chodzi o przypadek w twórczości, to w samym procesie powstawania obrazów tego przypadku właściwie nie ma. Natomiast przypadek ma miejsce w tych momentach konstatacji, prawda, czyli zauważania pewnych rzeczy, które stają się czy to motywem, czy tematem do obrazów. Także no właśnie, ja to zadaję pytanie w kontekście twojego obrazu, gdzie na Targach Staroci bodajże zrobiłeś zdjęcie figurki tego psa, w którym się odbijała część starówki. No więc tutaj nie, to jest akurat, mówisz o tym dużym obrazie, tak, z pieskiem, tak, który był w labiryncie na wystawie Sick of Reality. Więc to jest obraz, który powstał na podstawie zdjęcia wykonanego w Kielcach. To nie jest w Lublinie, to jest w Kielcach i to jest związane z konkretną osobą galerzysty, który po prostu dysponował tym obiektem i a to zdjęcie wykonałem przed jego budynkiem, więc tam się odbija miasto Kielce. I od razu jakby zobaczyłeś to i już w tym kontekście to zdjęcie jakby miało być... To znaczy nie, no ja w pierwszej chwili fotografowałem tę porcelanową figurkę pieska po to, żeby uchwycić jakieś atrakcyjne no właśnie dla mnie o to mi refleksy, tak? Bo tutaj no, też trzeba jakby powiedzieć, że ja się nie przestaję zachwycać wizualnościami, także to traktuję jako taki element być może nadrzędny, być może najważniejszy w tym, co robię. Po prostu sam chcę siebie zachwycić tym widokiem, no i też mam nadzieję, że wywołam jakąś emocję u widza poprzez ten efekt trójwymiarowości tego przedmiotu. Natomiast tam fotografując rzeczywiście tę figurkę, nie miałem wtedy świadomości, że odbija się w nim określony fragment określonego miasta. Dopiero kiedy, że tak powiem, opracowywałem tę fotografię w Photoshopie, wyczyściłem to zdjęcie i wtedy jakby zobaczyłem, że rzeczywiście jest to portret miasta, ale taki bardzo nieoczywisty, prawda? Więc to też jest, no ja też lubię, kiedy obraz ma te znaczenia wielowarstwowe, więc tu z jednej strony jest odniesienie do konkretnej osoby, jest w związku z tym odniesienie do konkretnego miejsca i czasu, no i to wszystko gdzieś tam w tym obrazie jest zawarte, co nie znaczy, że to jest bardzo łatwe do zauważenia czy do odczytania przez odbiorcę. Właśnie chodziło mi o tego typu przypadek, że nawet w zamierzeniu coś robimy, bo ja też jakby patrząc na tą rzeczywistość, gdzieś mnie inspiruje kształt, jakieś złudzenie przestrzeni czy światła. I w tym wypadku robiłeś przecież to zdjęcie tak, jak powiedziałeś, żeby zrobić w miarę dobrze sobie tą figurkę psa.
I nagle później przy obróbce wpadasz, że to przenosi zupełnie inne znaczenie. Na przykład dla ciebie ta figurka, to też się wiąże właśnie z tym spotkaniem. Na pewno patrząc na ten obraz, na tę figurkę, to jest to taki rodzaj też pamiętnika czy zatrzymania pewnej chwili. On oczywiście dla ciebie jest ważny, bo ktoś, kto jest już, powiem, tylko odbiorcą, on w te sprawy nie musi wchodzić. Dzieło i tak jest dziełem samodzielnym i oddaje to, co możemy sobie z niego wyczytać. No dokładnie tak. I tutaj znowu możemy wrócić do wątku poprzedniego, bo całkiem niedawno właśnie miała miejsce w Galerii Labirynt w Lublinie taka wystawa trójki artystów, czyli Kuby Ciężkiego, Tomka Bielaka i mnie w dosyć dużej przestrzeni. I tam kuratorka wystawy no, połączyła te prace w takie jakby dyptyki, dialogi, więc te obrazy zaczęły rzeczywiście ujawniać te potencjały, których ja nie dostrzegałem albo zupełnie ich nie brałem pod uwagę. No i może na koniec takie pytanie w związku z tą naszą dyskusją. Jak ty postrzegasz z perspektywy lat, czy artysta to jest zawód, czy to jest jakieś powołanie, czy to może styl bycia? No, jak ty to postrzegasz? No, ja myślę, że artyści są chyba w jakiś sposób po prostu skazani na tę udrękę. To znaczy, że człowiek rodzi się z pewną dyspozycją, która w pewnym momencie dochodzi do głosu, no i potem trzeba z tym żyć. Bo tutaj też muszę powiedzieć, że nie planowałem bycia artystą. Znaczy ja skończyłem liceum ogólnokształcące w klasie matematyczno-fizycznej. Czyli umysł ścisły. I próbowałem w pierwszym rzucie podjąć studia o charakterze ekonomicznym. No ale na szczęście do ówczesnego SGPiS-u, czyli obecnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, się nie dostałem. Co ciekawe, nawet nie zdałem egzaminu z języka francuskiego, który no, jest dla mnie dosyć ważny. No i siłą rzeczy, jakby wtedy do głosu doszły pewne umiejętności, z którymi się urodziłem, także tutaj no, ryzykuję takie twierdzenie, że człowiek się rodzi z pewną dyspozycją, no i jeśli właśnie nie będzie sprzyjających jakichś okoliczności, splot przypadków spowoduje, że nie wyjdzie ci inaczej, no to wtedy wracasz do czegoś, co w tobie jest i jest to coś autentycznego, więc no, ja oczywiście nie chcę się tutaj żalić, tak, bo nie żałuję tego wszystkiego, co się wydarzyło. Natomiast no, odpowiadając na twoje pytanie, to z jednej strony na pewno jest to rodzaj powołania, ale właśnie takiego powołania wynikającego z konieczności, z tej konieczności. Z takiego, tak jak powiedziałeś też i wcześniej, uzależnienia pewnego, no, prawda? To bo jakby jeżeli przychodzi, zaczynamy, to przychodzi to z czasem, tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mimo że się znamy, to dowiedziałam się jeszcze kilku ważnych rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.